Wiesz co, Forest, Nottingham Forest myślę, że jest takim najbardziej najchludniejszym. No teraz ja byłem miesiąc temu na Wembley, to właśnie mógłbyś pokazać takie jakby te z mojego Instagrama, mógłbyś pokazać przebitki damy. Przebitki takie. Tak. Wiesz, ja dałem wideo z tego, jak ludzie mnie traktowali. Pojechaliśmy na Wembley, ja z koleżką i tam on jeszcze kogoś tam wziął w Anglii, ja się z nim spotkałem tam i ludzie mnie potraktowali, jak ja bym rok temu skończył tam ledwie, a ja skończyłem tam 6 lat temu, oni mnie nosili, ja mogłem z baru wejść, no jeżeli bym akurat pił, to mógłbym wyjść pijany i ja bym tego nie zauważył i bym miał cały czas tyle samo pieniędzy w kieszeni. Kiedyś Andrzej Twaro z kieszeni pytał, zadali mi pytanie, pamiętam do dziś, akurat mi to przypomniał kolega, znaczy pamiętałem, później zapomniałem i przypomniał o tym kolega, mówi, ty słuchaj, pamiętasz kiedyś Andrzej Twarowski pozdrawiamy, jeżeli wyglądasz. Pozdrawiamy. Jeżeli byś był w barze w Nottingham, to czy byś mógł wyjść pijany, nie wydając nawet funta. Nawet funta, nie? A ja powiedziałem, nie wiem, że trudno mi to określić. A tu jest odpowiedź, Andrzeju, po tylu latach mógłbym wyjść z Londynu, jak grał Nottingham w finale baraży z Huddersfield, też pijany, ale nie skorzystałem. Więc w Nottingham, wiesz co, akurat będę jechał pod koniec roku do Nottingham, bo też się to, wiesz, no, to jest super miłe. Jedziesz do Nottingham, zapraszają cię już teraz jako taki VIP guest, powiedzmy, zadają ci pytania, bo też zobaczyli, wiesz, jakby ten materiał był tak wałkowany, że no, dosyć duże liczby się pojawiły przy tym, że i Nottingham to widziało, i ludzie z Nottingham, i kibice, i to było dalej udostępniane i w ogóle, jak mnie ludzie podrzucają, wiesz, po takim czasie, to jest super miłe. Super. A dodatkowo, jak mnie zaprosili, no to też głupio odmówić, no też mi nie wypada. Ja powiem ci, ja się cieszę z czegoś takiego. Ja już byłem na jednym evencie takim, kilka lat temu przed COVID-em grali z Leeds, jak jeszcze Leeds było w Championship, no to pojechałem i miałem taki wiesz, miejscówę miałem, zaprosili mnie do jednego miejsca, zadali mi kilka pytań, do drugiego miejsca kilka pytań w jednym barze, potem poszedłem na powiedzmy taką lożę, tam oglądałem mecz i w przerwie meczu jeszcze też z jednymi kibicami. Wiesz, no, miłe i wiesz, no, ja takie kontakty jednak należy zostawić. Poza tym nie da się ukryć, wróciłeś z językiem angielskim. No. Jechałeś pewnie bez. Nie, no jechałem mocno bez, to już gdzieś to opowiadałem. W ogóle nie umiałem nic, nie? Car, dog, house, co jeszcze, jakoś, może car. Takie, masz jakąś anegdotę? Mam, no, jest takie, wiesz, że ja byłem nauczycielka, ogólnie była nauczycielką, która umiała tylko w języku angielskim, czyli angielką. Mhm. Nie dali mi nikogo, kto rozmawia w języku polskim, więc ona nie umiała mi jak przetłumaczyć. I na początku było, zadała mi pytanie, how are you? A ja mówię, no, 3 weeks ago. A ja mówię, wiesz, zadowolony, odpowiedziałem. A ona mówi, nie ta sprawa, wiesz. I później mi wytłumaczyli, co i jak. I do tej pory się śmiejemy z Kasią, jak to się zaczęło. Nie? No i teraz niektóre rzeczy nawet nie umiem przetłumaczyć na polski. Gramatycznie nie jestem... Myślisz po angielsku. Myślę tak, jak ona mnie nauczyła, tak. Wiesz. No bo ona wiesz, no, też bardzo dobrze to zaczęła. Zresztą ja się z nią widziałem, ile? Ja byłem w Anglii, też na jakimś meczu Manchesteru City z PSG. Byłem w listopadzie, pojechałem, ona przyjechała do Manchesteru specjalnie pogadać na kawkę. I teraz how are you poszło. I teraz how are you? Nie, ja zawsze odpowiadam tak samo. Zawsze odpowiadam tak samo, wiesz, how are you? Wiesz, i śmiech i w ogóle, ale też takie małe, fajne, miłe, nie? To jest dobre. I jestem z nią w kontakcie, a to też, kurczę, to minęło ile? No, od momentu mojego wyjechania z Anglii 7, a podejrzewam od momentu takiego kontaktu z nią, wiesz, powiedzmy codziennego, no to z 8-9. No teraz mamy kontakt co tydzień, co dwa, czasami co miesiąc, ale jak jestem w Nottingham, to też mi nie wypada nie przyjechać, no jak tak. Ona pojechała do Manchesteru, gdzie ja byłem daleko. I też, wiesz, następna rzecz, ja się zapytałem o bilety na Wembley, to tam, kiedy przylatujesz? Nie, nie problemu. Ale akurat nie ona, tylko wiesz, z Nottingham, gościu, który załatwia bilety i też już teraz do mnie napisał, że Premier League, że awans, fajnie było, miło, jak przyjedziesz takie tam. No tak. To wiesz, no dla mnie, ja nie jestem taki, że będę wybrzydzał, albo będę się zastanawiał, napisałem, że jadę i tyle. No, stop, pytałem o te najlepsze i najgorsze momenty, o najlepszym powiedziałeś już. Tak, właśnie. A taki najgorszy moment. Wiesz co, jak ja bym miał strzelać twój najgorszy moment, to powiem ja najpierw, a potem powiesz ty. No moim zdaniem Lwów, no. Lwów, bo to się ciągnęło długo za tobą. Wiesz co, ale powiem ci, właśnie to jest dziwne, nie? To jest dziwne na tyle, że we Lwowie była awantura, tak? 2008 czy 9 rok, jakoś tak, jeszcze przed Anglią to było. A druga sprawa jest taka, że jest w tamtym momencie, jak ja, nie, mógłbym strzelić gola, super gola, ładny gol, jak na przykład w Foreście mi się udało kilka bramek naprawdę bardzo ładnych strzelić, to takie, wiesz, jedna wzmianka, coś tam, nie? A tutaj miałem telefony, nie wiem, fakty po faktach chyba, coś takiego, nie wiem, jest czy było, bo już tak nie oglądam telewizji, bardziej YouTube mnie wkręca.
i do programów różnego rodzaju, wiesz, takich publicystycznych, dokumentów, wiesz, żeby przyjechać. To jest dla mnie dziwne. Bo piłkarze popili na zgrupowaniu. Bo tak? My zaczęliśmy tak, od tego, że to wyglądało słabo. No, zresztą do tej pory Artur wspomina historię z płaskim talerzem, że ja nalałem mleko na płaski talerz, gdzie już miałem płatki, nie? I ja się dziwiłem, czemu się wylewa mleko. Gdzieś to tam przypomniał. Wiesz, to teraz jest śmieszne, a akurat wtedy jakby było dla mnie trudne, no bo to, wiesz, no, dla małolata jakby takie echo było nie do końca dobre, bo my się spotkaliśmy, ja pamiętam, że chłopaki wyjechali za granicę, ja byłem, wróciłem do Polonii i my jechaliśmy na UKS Łódź. I ja tam, wiesz, słyszałem, a jest kip, jaku z trybu, no ale też mieli prawo. No ja teraz patrzę z perspektywy czasu na to i teraz też z dystansem, że mieli prawo, no bo wiesz, no, reprezentant Polski pojechał, zrobił taki, powiedzmy, bigos. Numer, tak? W cudzysłowie numer, tak, który był dosyć mocno opisywany. Ja nie byłem kluczową postacią nigdy w kadrze, no ale jednak byłem z chłopakami, gdzieś tam było wymieniane nazwisko, więc też przyjechało, powiedzmy, nie wiem, z 14-15 kamer, o ile dobrze pamiętam, bo chyba gdzieś tam liczyłem. Ja nie rozmawiałem z nikim, ale wszedłem do autobusu i mówię, o Boże, co to się dzieje? Coś się wydarzyło. Nie, że strzeli mieć gola, tylko... Nie, że strzeliłem, że wygraliśmy, tylko było takie zainteresowanie, tak jak ci mówię, różnego rodzaju programy. Wiesz, to można było wykorzystać dwie strony, nie? Ja bym poszedł tu do programu i w ogóle, ale no, jak jesteś w trakcie kariery... No nie. Wtedy tak naprawdę zaczynałem, tak? Bo to jeszcze byłem za czasów Polonia, dopiero później wyjechałem, klub zagraniczny, każdy mówi, że wrócę szybko i w ogóle. A Lwów oczywiście, jeżeli chodzi o kadrę. Ja chciałem powiedzieć o Huddersfield, bo nie grałem, bo tam się zmienił trener, zaprosili mnie na wypożyczenie na rok, a po tygodniu się zwolnił trener, drugi trener już w ogóle mną nie grał, nie? Jakby moment, gdzie mogłem odejść w styczniu, nie odszedłem do innego klubu Championship. Grecja, gdzie pół roku mi nie płacili, ale byłem, zobaczyłem całość, jak to wygląda, też lifestyle, też jakby jeżeli wracamy do restauracji, też zobaczyłem kuchnię z innej strony, powiedzmy tej kuchni greckiej, jak ludzie, jakie podejście. Więc ja z każdego miejsca, gdzie byłem, próbuję zaczerpnąć jakiejś dodatkowej wiedzy, która mi się przyda. I tutaj kolana chyba, co? To też duży minus. Że kontuzja? Nie, no wiesz, ja miałem kontuzję raz w Foreście, w Nottingham miałem 6-8 tygodni byłem out, jeżeli chodzi o kostkę. Kostkę miałem rozwaloną, gościu mi rozwalił, który później przyszedł do klubu, ja mówię do niego, maybe you say something, you know, about my injury, że może coś powiesz tam na temat mojego injury, temat mojego injury, kontuzji, a on, sorry, i poszedł. Ja wiem, no teraz ja się śmieję z tego, nie? Ale wtedy powiem ci, że byłem oburzony. Tylko, że ten gość miał 2 metry i taki był szeroki. To ja mówię, a okej, okay, no to widocznie tak miało być. No problem. A tak, a krzyżowe, powiem ci, że dla mnie to było złośliwy atak, nie? Ja, jak zawsze mieliśmy drona na treningu, to wtedy był, nagle nie było kamery, nie było wideo z tego treningu. Trudno było cokolwiek... jakby wszczeć nawet, bo ktoś tam mi mówił, że ja mógłbym nawet zawodnika pozwać. Bo jak ja widziałem ten atak, jakby był pierwszy atak, który był nietrafiony, to dla mnie to był z premedytacją. Wiesz, no teraz tego nie udowodnię, już jestem i tak 2 lata po. Ja już gościowi zapomniałem, temu, który to zrobił. Tylko się o tyle to jest, wiesz, no przewrotne, że musiałem pojechać na koniec świata, żebym miał kontuzję. Ale żebym doznał kontuzji, nie? I to też nie na meczu, tylko na treningu. Ale powiem ci, że to też mam gdzieś tam, wiesz, z tyłu głowy, że to też miłe, że akurat z Pogoni wyjechałem do Australii, trener Runiajcz mówi, wziął mnie na bok na rozmowę, bo pojechałem do Krakowa, zapytał się, czy przyjadę na mecz, obejrzałem mecz, wszedłem po meczu do nich do szatni, później pojechałem do hotelu, mówię, dawaj przyjdź do hotelu na analizę naszą pomeczową. Nie? Ja usiadłem, nic się nie odzywałem, trener tam dał mój przykład i w ogóle, chłopaki wyszli z szatni i mówi, słuchaj, mi się wydaje, że nie wszyscy chcieli, żebyś pojechał do Australii. Ja mówię, czemu? No, aha, bo kontuzja. A on mówi, bo on tam wierzy, wiesz, no, tam on chyba studiował, wiesz co, coś z medytacji albo coś z psychologii, takiego już wyższy poziom. I on mi tłumaczył, że jeżeli nie wszyscy chcą to, czego ty chcesz, to się może na ciebie jakby spaść wrócić, w kierunek tak, odwrotny, nie? Tobie, że tak, może coś się stać. I ja też te słowa, wiesz, też już, nie wiem, to było 3 lata w Pogoni, ja już nie gram 3 lata, to było jak grali z Krakowem na wyjeździe. Ja jechałem, pamiętam, wtedy z Pruszkowa, no, jak miałem kontuzję, no to 3 lata temu to było. To wiesz, też mi się wydaje, że będę pamiętał na długi czas, no bo coś w tym jest. I wszystko, nie, wszystko się dzieje nie bez przyczyny.